Witam Was, to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4. No i w tym odcinku, jak już mówiłem poprzednim, mam nadzieję, że przepnę Japonię. Możliwe nawet, że wypnę Japonię z Azji. Z Azji, no kurwa, z wysp ich nie wypnę akurat. Ale wypnąć z kontynentu. No ustawcie, podzielcie się tak, żeby pozajmować te prowincje. Ojdźcie tutaj. Tutaj jakiś też kocioł by się przydał. Tak jak jest tutaj. Wy akurat zostajecie. I nie atakujecie. Ty samobójco pieprzony. Bez moich rozkazów nie ma prawa wyjść żaden atak. Bez moich personalnych, osobistych rozkazów. Wróć tutaj jedną dywizją. Ładny kocioł kilku dywizji japońskich i jednej rzeszy. Rzesza zaraz kapituluje, tak poza tym. Te Węgry najlepiej się z osi trzymają w Europie. Bo Włosi zdążyli zmienić swoją stronę. Ciekawe, czy oni oddadzą na przykład tereny Polsce albo Francji się zmieni i pojawi się kolejny event o upadku Berlina. Tak, stójcie tutaj większą ilością prowincji. Na pewno zaopatrzenie was nie zeżre. Wypnijcie te dywizje z Rzeszy, oni już nie mają zaopatrzenia. Do organizowania. I tak dalej. Spróbuję tymi dwoma ich zaatakować. Jest szansa, jest szansa. There's a chance. No i raczej padną. Kolejne kilka dywizji Rzeszy. Kilka japońskich. To jest Rzesza? Tak, Rzesza. Zjednoczone Królestwo ogłasza bałtyńsko... No wiecie co. Benelux... Nie... Akurat to było północne, skandynawską czy... A tutaj, okej, nieważne. Pijany już jestem. Od tej rozgrywki. Wyposażenie piechoty boli. Wypadałoby zrobić go więcej. Ropy nie chcę mieć w plecy, szczególnie jak robię pierwsze swoje konwoje. Mam już ich 30, mogę pływać. Mam już nawet lepszą marynarkę wojenną niż Korea Północna. To się ceni. Fanatyzm ideologiczny. Dzielenie się technologią. Cyk, lecimy tutaj, tu dywizją. O nie, 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 nie. Tu kocioł chcą zrobić. A to nie mogę pozwolić. W żadnym wypadku. Beijing cały czas należy do mnie. To była historyczna chwila. Samoloty. Nieudany zamach na życie Trockiego. Chyba nie powróci tak czy tak. Ale amatorzy nawet Trockiego zabić się umieją. Ja to bym go kurwa wymordował, jeszcze zdeptałbym ciało i napył mu na twarz. Rętwiącą już twarz. Zanim tą bazę morską, to jest jeszcze co prawda baza morska. Zatakowajcie mi dwoma dywizjami, wygracie. Ewentualnie tą dopomóc. Leci kontratak. Tu leci atak, tu leci atak, tu leci atak. Tutaj kociołek na tę dywizję japońsko-mandżuckie poszedł. Ciekawie się te dywizje ułożyły tutaj. Tutaj też skończcie te kilka dywizji. Tu widzę, znowu Japonia się desantowała, ale walić ich. 26 milionów ludzi mam. Manpowerze. Okej, wy ich raszujecie bezpośrednio, wy ich raszujecie w ten sposób. Turcja kapituluje, cudownie, Turkisz. Może na jakieś bazy wypadowe uda mi się zrobić poprzez udział w wojnie. w Europie. U nas mam 43, a akurat tak będę dzisiaj zgaduję trzeci, czwarty ostatecznej konferencji pokojowej. No a szkoda. Byłoby dobrze posiadać na przykład bazę wypadową gdzieś na wschodzie, na przykład, no nie na Krymie. W Stambule na przykład. O, Stambuł posiadać. Cieśninę. Rzesza kapituluje. Budownictwo trójeczka. Kolejne wydobycie surowców pójdę. Bo nie wydobycie surowców. Pójdę w końcu jakiś sprzęt wsparcia. Zwiat na przykład. Troszkę ropy mam do przodu ze stalą. Tego się cofniemy tutaj. Wypadałoby pobudować tutaj fabryki wojskowe. A nie, kurwa, shiftu nie nacisnąłem, tylko control. I tak latało na zmianę. Okej, produkcja niech leci. No cofnij się, leć tutaj. Tutaj na jedynkę. Dobrze. Dobrze, to właśnie o co mi chodziło. Żeby zniszczyć te ostatnie dywizje Rzeszy. Pojadę jeszcze kilkadziesiąt dywizji. Zgaduję, że właśnie tutaj, bo na Węgrzech. Węgry kapitulują. A raczej nie na Węgrzech. Wszystko co zostało, co się broni, to jest te nacjonalistyczne państwo indyjskie. A nacjonalistyczne państwo indyjskie oraz Japonia. Japonia nie najgorzej im tu idzie. Mimo że stracili no całe Chiny, to jednak tutaj walczą. Tutaj się jakoś rozprzestrzenili na tą północno-wschodnią Rosję. Tylko no w sumie skrawek północno-wschodniej Rosji. Tak, taką linię tutaj frontu. Linię ofensywną. No i cóż, oczekujemy teraz rezultatów tylko. No 100%, a to jest 42. Ale to będzie dobrze, jak tak szybko zrobimy na przykład wyposażenie piechoty. Tak szybko. Dobrze, lecieć, lecieć. Samoloty w rezerwach posiadam. Ach, z nimi dominuje świat. Wzniosę się w powietrze. Chińczycy jeszcze nie wiedzą, że człowiek potrafi latać. Może idą jakieś samoloty, myślę, że to ptaki, pterodaktyle. Mówią, że to są dinozaury latające. Dobra, przeszkolę kolejne dywizje. Ja miałem te dywizje szkolić ogólnie. Dlaczego? No później jak będziesz łatwiej szablony tutaj rozdysponowywać. Powinna być możliwość zjednoczenia, połączenia tych dywizji, skoro są takie same. Posiadamy w kolejne stocznie. Ach, szalejemy już na całego. No niedługo Mandżuko w końcu też upadnie. Ja liczę, że przebije ZSRR w udziale w wojnie. To, że oni walczyli na zachodzie, to raczej tego bardzo trudno będzie przebić. Czy doktryny? Nie, doktryna leci cały czas. To kolejne wydobycie. Stal zyskałem chyba. Kilka fabryk do przodu. Idź tutaj, idź. Wbijam się. Tuj. Jeszcze raz. Idź sobie stąd, Japońcu. Idź anime oglądać, albo tworzyć. Nie, wytworzyć. Wejdź. Zelda jest dobra, polecam. Znaczy nie grałem, ale... No świetnie się powiada, chciałbym mieć Nintendo, ale kurwa, żeby kupować konsolę dla jednej gry. Jak wyda jakieś 3-4 dobre gry na Nintendo, to nawet się skuszę na tą japońszczyznę. Ale na razie konsola dla jednej gry to kurwa nigdy się nie opłaca. Żaden po prostu, jak to powiedzieć, nie special, jak to się mówi, ekskluzyw. Nie jest, żadna ekskluzyw nie jest wart, żeby kupować do niego konsolę, byle tylko do niego. Nie macie zaopatrzenia. Powinni się zlecieć w sekundę. Jest to co prawda moment, czyli moment, taka opcja, że ekskluzyw jest, na przykład nie wiem, dajmy na to, tutaj takie wyszło, Horizon Zero Dawn na przykład, Zero Dawn, czy jakoś tam, jak to się mówi, wyszło i ekskluzyw to jest, na przykład jest ekskluzyw i ktoś kupi PS4 dla tego ekskluzywa, to spoko, ale na przykład na PS4 jest także mnóstwo innych gier. I to on kupuje pewnie z myślą, że kupię dla ekskluzywa, bo chcę w niego bardzo pograć, ale możliwe, że pogram jeszcze sobie w inne gry z tego, a zapomniałem, że tutaj w ogóle i tak dalej, takie tam, rozbudowa marynarki. No to wtedy rozumiem. A jeżeli ktoś sobie kupi, ale na tego Nintendo nowego nie ma jakichś wielu gier. I zgaduję, że niestety znowu idą gry pokroju tylko Mario na przykład, będą się chwalić, nowy Mario jest. Może jakieś Pokemony nowe wyjdą także. I to tyle. That's all. Mariusz, Max, kolonko nie jest zadowolony. Co? Słuchajcie, tam dolną Austrię? Fuch! Co? To gdzie jak? Jak? Jakim cudem Chińska Republika Ludowa posiada tutaj prowincję? Rusy musieli mi poddawać. Dolna Austria. Ja Wiedeń posiadam, Jesus. 16 milionów nierdzennej ludności. Eventy mi zaraz zaczną wyskakiwać. Zanim tą Koreę do końca, miałem nadzieję wypchnąć ich z Azji i to chyba się nawet uda. Nacjonalistyczne państwo indyjskie kapituluje. Staje cesarstwo indyjskie. Jest to państwo marionetkowe, które niedługo może się stać kolonią. Ale to sama Europa chce mi się buntować. Walić Europę. Tylko Azja, Mandate of Heaven, nowe DLC-ki, takie tam dalej. Busan. To jest nazwa podobna do Busan. Był taki, jeszcze jest taki film Train to Busan. To jest, no, horror po części. Ale bardziej może nie horror, tylko film postapokaliptyczny. Także nie postapokaliptyczny o przeżyciu. Że nie wiem, jak nie wiem, This War of Mine jest gra, nie wiem, The Walking Dead. Tylko po prostu bardziej takie World War Z. Ale europejskie, ale japońskie. Czym chińskie to jest chyba. No i tyle chciałem powiedzieć, całkiem niezły film. Dobra, fabuła nie powala, raczej nie popłaczecie się i tak dalej. Albo nie będziecie srać ze strachu, czy nie wiem jakie tam jeszcze emocje mogą filmy wywoływać. No ale żeby obejrzeć dla samego obejrzenia to nie najgorszy. Zrobimy tutaj, zmienimy trochę linię ofensywną. Cyk. No i lecimy. O czym jeszcze tutaj mogę pogadać? No bo ktoś powie, no po cholerę tu gadasz, repas, graj. Nie gadaj. Imperium Mandżuku kapituluje. Ja wam powiem, no kuźwa, co mogę robić w momencie, jak jest wojna pozycyjna i tylko atakujemy. A nawet się bronimy, czyli no, bronienie byłoby bardziej efektywne, efektowne, niż po prostu takie partie powolne naprzód. O, udało nam się zająć tą prowincję, no chyba rzeczywiście, byłaby bitwa, jak na przykład, że w końcu udało nam się Pekin zająć. No, może byłoby coś. Dwa coś się. Może marynarki, ale tak to niekoniecznie, no nie do końca, no. Musiał być czwarty w kulach, no nie do końca. Atakujcie tutaj tą dywizję japońską. Wy jeszcze im tutaj pomóżcie. Nie skończą się te dywizje japońskie, tutaj nie wyparują. Dywizja bez przydziału, 10 dywizji. Mao Zedong. Teraz i tak utworzę nowy front, to jest porąbane wszystko. Pomóc ich, niech zdechną. Ogólnie wysyłanie wojsk do Japonii, nie planując później wojny, to jest głupi pomysł. Czy głupi? Jeżeli chcecie bronić Japonii, bo ona ma tylko jedność narodową, że jest duża szansa, że te dywizje, które wyślecie, wyparują, niż coś się z nim, niż rzeczywiście się przydadzą. Okej, odcięte dywizje. Cyk, pokonana. Okej, teraz tutaj pokonujecie te dywizje włosko-niemieckie. Jaki udział? No już prześcigam ZSRR powoli. To mnie cieszy, to mnie raduje. Ja nie dziwię się, że prześcigam ZSRR. Nawet ludzi na to poświęcę, żeby zyskać tą przewagę. Rośnie wydobycie, rośnie, to dzięki temu na stali zaoszczędzę. Ładnie też produkcja leci. Państwo włoskie kapituluje. No co wy? Nie powiecie. Drugi raz, żeby kapitulowali? Co? Już raz kapitulowali. O Jezu, co to Japońcy tutaj. One tu skąd? Logistycznie wyrabiam, to dobrze, to mnie cieszy. Zatawaj tych Niemców tutaj licznie. Masowany atak. Takiej liczby żołnierzy wroga się nie spodziewali. Never in their wildest dreams. Nigdy w ich najdzikszych snach, marzeniach. Już wszystkie tutaj fronty pokończyły się. Zostaniecie front tutaj. Waszym ogólnym celem będzie atak tu. Na całą Japonię. Atak. Ale ja zgarnę ze sobą 10 dywizji około, nie liczę ile ta jest. 11, no niech będzie. Nawet walnę im generała. I najpierw wygonię ich stąd. A następnie wygonię ich stąd. Coś czuję, że 10 dywizji starczy. Wszyscy tam zapieprzać prędkością światła. Pepesze w 41, jak dopiero w 42 kończy się ten czas, że mogą powstać bez minusów. Linia produkcyjna. Dobra, jednak trochę teraz zaboli mnie stale, będzie trzeba brać od ruskich. Brak produkcji. Dobra, Ruscy, macie tutaj troszkę fabryk na te surowce. No raszować tam. Haraszo, haraszo. Zwiad. Chyba tam wszędzie zwiad. Zobaczymy jak tutaj pójdzie. No nie cierpi zwiad. To mi się podoba. Pójdę jeszcze raz. Bo to będzie dawać mi boosty w bitwie. Ale przyjemna dla mnie ta gra. Wielka marynarka. Czy coś tutaj robić jeszcze konkretnego? Nie wiem, dzielę się technologią, żeby nadrobić. No zaatakujcie tutaj, tutaj. Wy tu. To jedynie Hindusi się bronią. Jako jedyni. Dywizja pokonana. Znaczy nie mają szans. To już tamci Hindusi pomagają. Teraz lecimy na tą Japonię, tutaj szaleję i robię jakiś rajd sobie. Rajd China. Let's talk about China, 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 China. Bardzo zapomniałem to zaśpiewać na początku serii. Kuźwa, no. Zaczynam od nowa. Jak tam ten bus we Francji leci? Leci. Polska ma ciekawe terytoria w ogóle. Pół na pół. No ale Pomorze posiadają tutaj zachodnie. Aż za czasów dawnych pierwszych Słowian. Chyba to było... Chyba Mieszko tutaj sięgał terenami. Ale nie pamiętam. Albo Chrobry. Szkoda jednak, że Chrobry, no... Bo się chwali Chrobrego i tak dalej. No i miał dużo dobrych decyzji. Ale wojennie to przejebał, tak szczerze mówiąc. Co racja, złożyło się to wiele czynników, ale tak uogólniając, przejebał te wojny. Polska straciła, miała tam Czechy, Czechosłowację, no Czechy i Słowację miały pod sobą Pomorze całe, to polskie Pomorze i tak dalej. I spieprzyli tak troszkę, no. Każdemu się zdarza, to prawda. My pewnie lepiej byśmy tego nie zrobili. No, ale szkoda. Ej, nie. Brytole się wbijają. Cześć, odciąć. Brytole są groźniejsze niż Japońce. Puśćcie, bo Brytole dostaną prowincję. Jaki jest mój udział? Większy od ZSRR, tak. O to mi chodziło. A tutaj się jakieś Hindusy bronią. Te Hindusy mnie denerwują. Mają te pierdółkowate dywizje wysłane na Japonię. Tam udają wojowników. A i sama Japonia się broni w osi. No i co ja mogę tutaj powiedzieć? Co ja mogę zrobić? Co ja mogę dokonać? Wszystko mogę dokonać. Mogę być też wielkim człowiekiem Polakiem. Każdy może być wielkim człowiekiem Polakiem. Jak tylko ma ochoty, chęci. Poparcie kościoła. Cyk, lecimy, trzeba ich odciąć. Brytoli. Dalszej ekspansji z naszych terenów. No lecicie tutaj. Nie to, tędy, tylko tędy. Też nie tędy. Odbile. No Japońcy, wy nie rozumiecie chyba powagi ich sytuacji. Alianci wbijają się na Chiny. No, musicie mieć trochę honoru. Godności, rozumu. Ta anime nie zawróciłam do końca w głowie. Niech wbijają się w tą Koreę, w tę Koreę. Jakim cudem te ciężarówki bez zorganizowania przybiły moją dywizję? Rzeczywiście tylko na liczbę chyba idę teraz dywizji. Pieprzać się tam. Właśnie. Te prowincje tutaj dziwaczne rosyjskie czyścimy. Kurwa, nie chcę się tutaj przeciąć, tutaj was postaram przeciąć. Fuzu, o tutaj mam czołg, no to zrobię wam plecy. Mogłem sobie zaraz piechoty walnąć kawalerię, to byłoby lepsze, prawda? Czy nic by nie zmieniło? Usuń, usuń, usuń. No teraz zaopatrzenie by zwiększyło i tak dalej. Ale przyspieszy mi ogólnie dywizję. Lecieć tam, lecieć. Przynajmniej tutaj przebiłem i Brytyjczycy dalej nie powinni się dostać. Dobra, dostają. Nie, to jestem ja, okej. Biją się? Nie, żałosny atak. Żałosne te lekkie czołgi. Postanowiłem zaryzykować z tą doktryną i co? No i w pizdę w sumie. O raz, jakich mało. Te kilka dywizji nad mi się nie zaznaczyło. Co wy robicie tutaj na tej Rosji? Czemu tam jeszcze idziesz? Okej, perfekcyjnie. Wszyscy lecieć tutaj. Przebijać się tam, przebijać. Bić, bić, Ruscy, więcej. Więcej ludu potrzebujemy. Nie ma odpuszczania, nie ma bycia miętkim. Kolejny dowódca. Tym razem on zajmuje się tą stroną. Badania mechaniczne. Tutaj lecimy do końca, nieustająca ofensywa. Tu leci tak, tu leci tak, tu leci tak, tu leci tak, tak. Pójdę wy. Niszczyciele, kochane. Jak nie macie co iść na morzu, to idziecie w niszczyciele. Wylecicie tutaj, zajmujecie te prowincje japońskie, japońszczyznę, chińszczyznę, pierogi ruskie. To się tak dobrze bronicie. Nieodczytane wyniki bitwy morskiej. Moje konwoje. Wiecie, ile mi zajmuje ich produkcja? Dużo. Zbiorę wszystko z ZSRR. To lądowo powinno iść. To po co konwoje tam płyną? A, po to. I się jakoś mnie dywizje znalazły. Kiwi jakim cudem. Jedna dywizja ogólnie już tutaj wyparowała. Nie wiem, co się zbugowało chyba. Będę pierwszy, haha. Haha, Niemcy, nie macie szans, haha. Aha, koniec odcinka, zaczynam w kolejnym z Hearts of Iron 4. Prawie udało nam się wypchnąć ruskich z tych terytoriów. Niestety prawie robi dużą różnicę. Zostało kilka, znaczy no nie, w tym przypadku nie aż tak dużo, zostało kilka pierdółkowatych prowincji. Obstawiamy później bazy morskie, porty. I ostatecznie staramy się desantować w Japonii, a to już w kolejnych odcinkach z Hearts of Iron 4. Do zobaczenia, cześć, pa.